społecznym oddziaływaniu chyba najpiękniejszą rzeczą, jaką może organizacja dać ludziom, to ofiarować im szczęście. Pierwsza sprawa i najistotniejsza w uniwersytetach trzeciego wieku to wydobyć ludzi z czterech ścian, aby mogli pójść w tłum, zainteresować się tym, co jest na zewnątrz. Drugim elementem też swoistego ofiarowania szczęścia to przekazać im bardzo bogatą ofertę różnych działań. Począwszy od działań sportowych, prozdrowotnych, poprzez kulturalne, wreszcie zachęcenie do wolontariatu. I trzecia wreszcie sprawa to usatysfakcjonować starszych ludzi, seniorów, bo przecież do nich kierowana jest nasza działalność, potrzebą i wartością przekazywania wiedzy. Ten uniwersytet, uważam, działa fantastycznie. Mamy tych sekcji aż 20. Różnych sekcji zainteresowań, podzielonych na część edukacyjną, część kulturalną, część sportowo-rekreacyjną. Stąd też z podniesionym czołem mogę powiedzieć, że Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa dla seniorów południa powiatu gliwickiego niezwykle efektywnie. Jednym z głównych celów działalności Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest integracja i aktywizacja seniorów. Zadanie, które obecnie realizujemy, to projekty. W projektach przede wszystkim staramy się uwzględnić problemy mieszkańców Knurowa i okolic. Stworzyliśmy kilka projektów. Pierwszym z nich jest projekt Zadbaj o siebie po 60. Główne zadania tego projektu: zajęcia na kijkach, Nordic Walking, siłownia zewnętrzna oraz spotkania prozdrowotne. Kolejny projekt, który realizujemy, to projekt już znacznie większy, mianowicie Aktywni Plus, który jest współfinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Obejmuje on aż 10 środowisk, mianowicie są to Knurów, Gierałtowice, Pilchowice, Pyskowice, Czerwionka oraz miasta województwa śląskiego, czyli Mysłowice, Świętochłowice, Chorzów, Bytom i Tarnowskie Góry. Jakie są zajęcia w ramach tego projektu? To wyjazdy szkoleniowe, warsztaty, przygotowywanie skrzynek obywatelskich, inicjatyw, które mają zintegrować mieszkańców tych miejscowości. Rozpoczynamy właśnie realizację dwóch projektów. Realizacja projektu obywatelskiego ArtFest będzie przebiegać w formie spotkań z panią z Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, która będzie nas uczyła, jak szukać inspiracji w świecie slajdów, w świecie filmów i książek, żeby tworzyć własne materiały, jako nasze własne książki, albumy, kroniki. Drugi projekt, który, tak jak i ten, o którym przed chwileczką mówiłam, to jest współpraca z Centrum Kultury w Knurowie jako rezultat budżetu obywatelskiego. Ten drugi projekt nazywa się Blisko Biblioteka, Blisko Lokalność Społeczna, Blisko Inicjatywy, Blisko Współpraca. I polega na tym, że my jako członkowie grupy UTWUŚ uczestniczymy w spotkaniach w przedszkolach, w szkołach i nawet w środowisku Caritas w taki sposób, że czytamy literackie teksty, to znaczy albo prozę, albo wiersze, i współpracując z animatorem, który wprawia to wszystko w ruch i tworzy z uczestnikami spotkań rodzaj teatru. I dla nas jest to również mega doświadczenie.